Witajcie moi mili. Jestem dziś dość grubo ubrany, ale w obiekcie, w którym mam studio po godzinie 15 oraz w weekendy jest wyłączone ogrzewanie. I w taką pogodę jak dziś... A, nie widzicie jaka jest dziś pogoda. Jest dość pochmurno. Na dworze jest jakieś 12 stopni, tu jest chyba 9, więc generalnie nawet ja, mimo że jestem zimnolubny, to potrafię przez parę godzin w studiu zmarznąć. Tematem dzisiejszego odcinka będzie rzecz, o którą część z was dosyć często pytała, czyli adaptacja akustyczna. Dlatego też tak sobie przestawiłem kamerę, żeby łatwiej móc wam coś pokazywać. Parę razy podchodziłem już do nagrywania takiego filmu, natomiast chciałem najpierw zebrać sobie doświadczenia, żeby po prostu nie pierdolić jakichś farmazonów, a że jak widzicie, teraz mam już lepiej przygotowane pomieszczenie niż miałem kiedyś, to mogę powiedzieć, że trochę się obyłem z różnymi formami adaptacji akustycznej. Od takiego, wiecie, że tylko i wyłącznie pokój i wytłumienie kocem, przez jakieś tam dodatki, aż po panele akustyczne. I myślę, że efekt samych paneli już słyszycie, natomiast do tego przejdziemy sobie na samym końcu. Zanim przejdziemy do tematu adaptacji akustycznej, to może jeszcze słowo, po co jest ona. Zaadaptowanie akustyczne pomieszczenia pozwoli po prostu pozbyć się zbędnych pogłosów, które są niepożądane i przeszkadzają w miksie. Bo tak, przestrzeń jest fajna, pogłos jest fajny, reverb sprawia, że wokal lepiej klei się z utworem, natomiast taki, który sobie narzucimy sami w kontrolowanych warunkach, a nie taki niechciany jakiś z pomieszczenia, który będzie utrudniał nam balans częstotliwości wokalu, będzie utrudniał skompresowanie, ponieważ każde kompresowanie będzie wyciągać te pogłosy z pomieszczenia i przede wszystkim uwydatni różne mankamenty, takie jak na przykład sybilanty. Domyślam się, że większość z was do dyspozycji ma jedynie swój pokój, w którym może nagrywać i ja w zasadzie tak gdzieś do tygodnia wstecz to też miałem do dyspozycji tylko coś takiego i pewnie zastanawiacie się, co zrobić, żeby za darmo sobie jakoś poprawić akustykę pomieszczenia i ja też o tym myślałem i też rozkminiałem i niestety powinienem tą pierwszą część nagrać właśnie w zwykłym pokoju, w którym wam pokażę parę rzeczy, które mogą poprawić brzmienie pomieszczenia bez inwestowania, no ale pomyślałem sobie o tym dokładnie właśnie w tym momencie, kiedy to nagrywam. Nie będę teraz jechał pół godziny znowu do mieszkania, więc zrobimy tak, że ja postaram się zwięźle wam coś obrazowo opisać, a wy postaracie się wyobrazić sobie to, o czym mówię. Także pierwszy poziom, czyli mając tylko do dyspozycji swój pokój i jakieś rzeczy w domu, co zrobić, żeby nasze nagrania lepiej brzmiały? No, przede wszystkim nie trzeba być wybitnym fizykiem, żeby wiedzieć, że fala dźwiękowa, jak napotyka na jakąś twardą przeszkodę, to będzie się odbijać. Nie odbije się tylko raz, tylko odbije się od jednej ściany, potem poleci do drugiej, potem gdzieś do sufitu i tak dalej. Dlatego warto zadbać o to, żeby wszystkie twarde powierzchnie, albo przynajmniej no tyle, ile się da, wyłożyć czymś miękkim, jakimiś miękkimi tkaninami. Tutaj z pomocą przyjdą jakieś kołdry, koce, ubrania. Co więc najłatwiej zrobić w domu, żeby sobie poprawić brzmienie pomieszczenia? Najłatwiej będzie jak po prostu weźmiecie sobie na przykład swoje ciuchy i z nich takie kubki poustawiacie w rogach pomieszczenia, ponieważ no, jak łatwo się domyślić, tamte fale będą nam najbardziej rezonować. Jeżeli macie okno, no to okno koniecznie zasłonić. Najlepiej, gdybyście mieli jakieś takie miękkie zasłony, ponieważ takie stworzywa, no ja tu mam właśnie takie gówniane, one również wam będą dźwięk tylko i wyłącznie odbijać, ale jeżeli nie macie takich miękkich zasłon, to po prostu weźcie koc, w te żabki sobie przypnijcie i zasłońcie okno. I trzecią rzeczą, która jest bardzo, bardzo skuteczna, to po prostu rozłożenie na środku pokoju tej takiej suszarki na pranie, tego wieszaka, gdzie ciuchy schną, po prostu sobie rozwieźcie tam pranie. Można sobie to postawić w swoim pokoju, a nie gdzieś tam na balkonie czy w przedpokoju i niech sobie schnie, a wy sobie nagrywajcie. Jeżeli sobie gęsto to pranie porozwieszacie, to będzie działało jako bardzo fajny absorber, który na pewno część tych odbijających się fal powinien pochłonąć. No, ale gdyby to było takie skuteczne, to byśmy nagrywali wokale w pralniach, a nie w studiach. Jakie są minusy takiej domowej adaptacji akustycznej? Przede wszystkim, no nie ma szans, żeby umieścić jakieś ubranka czy koce we wszystkich miejscach, gdzie dźwięk nam się będzie złośliwie odbijał i mówię tu przede wszystkim o takich kątach pod sufitem. Druga wada jest taka, że takie tkaniny mają taką charakterystykę, że one będą pochłaniać częstotliwości, ale raz, że no nie za bardzo, bo są jednak cienkie, a dwa, że głównie wysokie częstotliwości. To będzie skutkować tym, że jak nagracie sobie wokal w takim pomieszczeniu, to oczywiście nie będzie tak dużo pogłosu, jak gdybyście mieli
ustawili gołe ściany, natomiast musicie w miksie zwrócić uwagę, bo może być mocno wyeksponowany środek w waszym wokalu, to znaczy gdzieś tak 500, 750, 1000 Hz. Minus jest taki, że nawet jeżeli tam wytniemy to, co będzie teraz wyeksponowane, to niestety tam znajduje się bardzo duża część takiego naturalnego brzmienia naszego głosu, więc automatycznie z wycinaniem tych pogłosów, które teraz będą w tamtym regionie bardziej słyszalne, nasz wokal też będzie tracił część swojej barwy. Ale wiecie, ja tak przez wiele lat nagrywałem w takich warunkach i robiłem miksy i było git. Dużo też takich miksów dostaję do wykonania i jest generalnie w porządku. Na pewno jest to lepsza opcja niż gdybyście nagrywali w pustym pomieszczeniu. Druga opcja, rozwiązanie popularne, choć trochę niezrozumiane, to są, czekajcie, takie pianki akustyczne. One cieszą się dużą popularnością, ponieważ nie są zbyt drogie, natomiast wydaje mi się, że ich rola jest trochę niezrozumiana przez wielu ludzi, ponieważ te pianki oczywiście mają właściwości takie pochłaniania dźwięku i zdecydowanie, jeżeli sobie je rozsądnie rozmieścicie, to będzie wasz pokój brzmiał trochę lepiej, natomiast ich głównym zastosowaniem jest rozpraszanie dźwięku. Dlatego to idę za chwilę. Jeżeli chodzi o ich właściwości pochłaniania, no to one wynikają z tego, że jest to miękki materiał. Natomiast podobnie jak w przypadku zwykłych ubrań czy koców, to one będą pochłaniać raczej wysokie częstotliwości i tak gdzieś okolice 500 i niżej herców raczej nie będą przez to pochłonięte. Ich faktyczną rolą jest rozpraszanie, która wynika z tego, że no tak z fizyki kąt odbicia fali równa się kątowi padania, więc jeżeli coś padnie na ścianę pod kątem prostym, załóżmy, że takie warunki zaszły, to odbije się też pod kątem prostym. Czemu to jest złe? Bo wtedy poleci do przeciwległej ściany i od niej by się też odbiło i tak sobie będzie krążyć. Rolą takiego stożka no jest to, że, czekajcie, ja postaram się to tak ustawić w kamerze, że jak fala by padła nam na przykład tu, no to ona się od niego odbije pod innym kątem. I tak jak wspomniałem na początku, tak, jeżeli macie to w swoim pokoju, to nie mówię, że źle zrobiliście, bo na pewno wasz pokój brzmi lepiej niż bez tego. Natomiast tak jak mówię, głównie to będzie wam pochłaniać wysokie częstotliwości i całkiem dobrze rozpraszać wszystkie inne, więc znowu, jak będziecie miksować sobie wokale nagrane w pomieszczeniu, które jest wyłożone piankami, prawdopodobnie środek, czyli okolica 500 Hz, będzie uwydatniona, ponieważ po prostu nie będzie przez to pochłonięta. No ale przejdźmy sobie do opcji najbardziej sensownej, czyli do narzędzia, które zostało skonstruowane właśnie po to, żeby pochłaniać dźwięk, czyli do paneli akustycznych. Teoretycznie panele akustyczne można sobie zrobić samemu, chociaż jak ja rozplanowywałem sobie zakupy, to akurat trafiłem na dosyć duże podwyżki materiałów budowlanych i po prostu robienie ich samemu nie było już tak opłacalne względem kupienia. Nie namawiam generalnie was do kupowania, jeżeli macie opcję, to zróbcie sobie sami. To jest po prostu ramka zbita z czterech desek, w środku jest wełna skalna, no i jest to pokryte tkaniną. Jeżeli na przykład, nie wiem, stary waszego kolegi prowadzi firmę budowlaną, to może wam sprezentuję trochę takich materiałów. Podstawową rolą takiego panela jest właśnie pochłanianie, a nie rozpraszanie bądź odbijanie dźwięków, z tego względu, że to wełna skalna, która jest w środku, ma takie właśnie właściwości, że jak do niej, tak sobie można to wyobrazić, fala wpadnie, to po prostu już nie wypadnie. Wspominałem na początku o tym, że w rogach pomieszczenia mogą się fale odbijać, tam szczególnie niskie częstotliwości będą się kotłować. Stąd jest coś takiego jak taki specjalny rodzaj absorbera, który nazywa się bass trap, czyli pułapka basowa, żeby sobie właśnie z tymi niskimi częstotliwościami, które tam gdzieś mogą krążyć, sobie jakoś poradzić. Przy montowaniu bass trapów to trzeba pamiętać, że jeden taki ma wysokość metr, no moje pomieszczenie ma, nie wiem, z 2,5. Tamten, który widzicie w rogu, z tego względu jest właśnie powieszony, bo gdybym sobie postawił jeden na drugim, to zostaje mi jeszcze gdzieś tyle do sufitu i tam również to ma tendencję do dudnienia. Jeżeli słyszycie, że to jeszcze nie jest w pełni zaadaptowane pomieszczenie, to dlatego, że nie mogłem wyłożyć niczym sufitu tak bezpośrednio, żeby na nim wieszać, więc to jest jeszcze tak adaptacja nieskończona w 100%, tylko tak w 80%. Ja to jeszcze będę kończył, więc w następnych tygodniach to pomieszczenie powinno brzmieć
jeszcze trochę lepiej. Dobra, odstawię to gówno do kąta i możemy przejść do podsumowania. No więc tak, ciuchy w rogach pokoju i pranie na środku to opcja lepsza niż pokój z gołymi ścianami. Dołożyć do tego pianki też można, ale trzeba pamiętać, że ich główną rolą jest rozpraszanie, a pochłaniać będą raczej tylko wysokie częstotliwości, więc wtedy przy miksie trzeba to sobie ogarnąć, żeby nasz wokal nie brzmiał pudełkowo. Najlepiej oczywiście zainwestować w bardziej profesjonalną adaptację akustyczną, natomiast to wiąże się z poniesieniem trochę większych wydatków niż takie pianki czy też bałagan w pokoju. Jeżeli będziecie mieli do mnie w tym temacie jakieś bardziej szczegółowe pytania, to od razu uprzedzam, że ja nie jestem inżynierem akustyki, nie jestem też fizykiem, więc nie na wszystkie takie stricte techniczne pytania będę umiał odpowiedzieć. Mam nadzieję, że z tego prostego omówienia wyciągniecie chociaż trochę wartościowych informacji. Jeżeli ogólnie usatysfakcjonował was ten materiał, to ja zachęcam do oglądania reszty moich materiałów, a tych chętnych zapraszam też na Patronite'a. Link jest zawsze na dole. I też co jakiś czas pewnie pojawia się tutaj gdzieś wklejony w karcie. Przypominam wam też o tym, że teraz jeszcze w niedzielę, w południe wrzucam shorty, w których tak na szybko staram się odpowiedzieć na jakieś takie proste pytania, więc odwiedzajcie teraz kanał nie tylko raz w tygodniu, ale dwa razy w tygodniu. A jeżeli boicie się, że no nie zapamiętacie, to zawsze możecie subskrybować i dać ten dzwoneczek, to wam wtedy YouTube powinien przypominać, że właśnie wrzuciłem film. No i to chyba tyle, także trzymajcie się i widzimy się w niedzielę.